Pandemia koronawirusa coraz bardziej daje się we znaki całej gospodarce krajowej, nie omija także mediów, zwłaszcza katolickich. Wydawcy apelują do słuchaczy, widzów i czytelników o wsparcie. Apelują również do rządu, by przyjrzał się także tej branży. Zagrożenie epidemiologiczne przeorganizowało życie całego społeczeństwa. Powtarzają się apele o niewychodzenie z domów, a wielu pracowników przeniosło działalność do własnych mieszkań. To trudny czas między innymi dla mediów, niezależnych czy katolickich. Nasze media istnieją dzięki łasce Pana Boga i odpowiedzialnej pomocy świadomych i ofiarnych katolików i Polaków. Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryja, mimo trudności, z jakimi wszyscy się borykamy, jeszcze bardziej prosimy o pomoc. Pamiętajcie o niej zwłaszcza teraz, w tej trudnej sytuacji. Pamiętajcie teraz i każdego miesiąca. Dyrektor i założyciel Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, podkreśla, że przed pandemią koronawirusa ofiary przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu starczały skromnie od pierwszego do pierwszego. Dlatego tak ważne jest dalsze wspieranie tych mediów, podkreśla Andrzej Jaworski, prezes Zarządu Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego. Kiedy mamy już końcówkę Wielkiego Postu, kiedy pamiętamy o modlitwie, kiedy pamiętamy o pokucie, to pamiętajmy także o jałmużnie. Radio Maryja i telewizja Trwam są głosem tych, na których media lewicowo-liberalne pozostają głuche, mówi w Polskim Punkcie Widzenia na antenie naszej stacji Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Albo chcemy, drodzy Państwo, obudzić się w świecie lewicowym, gdzie eutanazja jest czymś powszechnym, aborcja jest czymś powszechnym, gdzie tak naprawdę nie ma wartości lub są tylko antywartości, albo chcemy obudzić się w świecie, który jest dla nas istotny, gdzie szanuje się życie, szanuje się ludzi starszych, szanuje się prawdę. Podobnie sytuacja wygląda w prasie drukowanej. Bez kupowania naszego dziennika pismu grozi zamknięcie, zaznacza prezes spółki SPES, wydawcy naszego dziennika Marcin Nowina-Konopka. Dlatego na pewno wsparcie czytelników w postaci codziennego nabywania albo założenia prenumeraty u listonosza jest dla nas bardzo istotna, po prostu będziemy mieli środki na funkcjonowanie, na utrzymanie naszego dziennika. Prenumerata to także jedna z form utrzymania miesięcznika w naszej rodzinie, mówi redaktor naczelny czasopisma Szymon Cieślar. Zachęcam do prenumeraty, bo ta zawsze gwarantuje, że czasopismo dotrze, dopóki dystrybutorzy pocztowi docierają do klientów. Wielu z wydawców zachęca także do zakupu prenumeraty internetowej albo e-wydania dostępnego w internecie. W trudnej sytuacji znalazły się tygodniki katolickie sprzedawane dotąd w kościołach, podkreśla redaktor naczelny tygodnika Niedziela, ksiądz dr Jarosław Grabowski. Również nasz tygodnik katolicki. Wiemy, że dystrybucja prasy katolickiej przez parafię jest kluczowa. Niedziela nie wstrzymała nakładu, kontynuujemy wydawanie gazety, nie wstrzymujemy jej. Dlatego też wydawcy kierują do rządu postulaty wsparcia dla sektora prasowego. Chodzi między innymi o zwolnienie z opłacania składek ZUS przez kilka miesięcy. Eksperci zwracają uwagę na misyjny charakter wielu katolickich mediów, które nie są wspierane przez potężne koncerny zagraniczne. Część państw wprowadziło programy wsparcia dla mediów. W Niemczech prasa może liczyć na wsparcie finansowe ze strony rządu, podkreśla medioznawca profesor Hanna Karp. To tam już od dawna prasa informacyjna cieszy się różnego rodzaju subwencjami bezpośrednimi i pośrednimi rządowymi. I gdybyśmy mieli wejść przede wszystkim na rynek polski, to można by oczywiście korzystać z tego modelu. Czy rząd przyjrzy się sytuacji mediów katolickich i uwzględni pomoc w tym sektorze? Warto przypomnieć, że media te docierają do kilku milionów Polaków i są dla nich potrzebnym, krzepiącym, ale i informującym głosem.